Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? To jest taki napis na naklejce z tyłu samochodu. No więc wszędzie, gdzie mój samochód staje z tym napisem, czy to w środku uczelni, czy też w środku rynku, czy też jeśli gdzieś jestem na wyjeździe wakacyjnym, to jego tylna szyba zadaje pytanie przechodniom: kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? I niektórzy mnie pytali: no dobra, Ty pytasz innych, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, a kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Stąd pomysł tej serii. Oczywiście przy okazji reklama, takie naklejki na tylną szybę samochodu można sobie zamówić. Ja sobie zamawiam zawsze na Allegro. To jest dosyć sprytny system, że każda literka jest oddzielną naklejką. Dzięki temu, jeśli z czasem się ta naklejka popsuje, to tylko i wyłącznie uszkodzeniu ulega jedna literka, a nie cała taśma. Więc całość imprezy kosztuje mniej niż ten taki darmowa wysyłka, więc czasami trzeba wziąć dwie naklejki, żeby w ogóle się załapać na darmową wysyłkę. Jest to robione na zamówienie i takich firm ja namierzyłem kilka, więc nie jest z tym żaden problem. A więc adrem, wracając do tematu, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Po pierwsze, dla mnie Chrystus jest kimś, kto ma pierwszeństwo we wszystkim. Imię Jezus jest najbardziej znanym, najbardziej kochanym, a nawet najbardziej wybitnym imieniem na świecie, któremu nawet najbardziej zaciekły przeciwnik nie może zaprzeczyć. Jego pochwały, chwały dla Pana Jezusa są śpiewane bez przerwy w dzień i w nocy. Z każdego zakątka globu wznoszą się radosne pieśni z ust tych, których życie zostało rozjaśnione znajomością tego imienia. W rzeczywistości jest to imię, które jest ponad wszelkie imię. Prasa nigdy nie przestaje drukować książek i traktatów, których On, Pan Jezus Chrystus, jest tematem. Poeci wyśpiewują Jego chwałę w świętej poezji i uroczystych hymnach, artystom natchnienie w wydarzeniach Jego życia i śmierci. Po prostu jest źródłem utworów największych arcydzieł. Codziennie dziesiątki tysięcy nauczycieli i kaznodziejów wychodzą, często nie prosząc nawet o zapłatę, aby głosić Jego imię i mówić o Jego umierającej miłości. Męczennicy triumfowali w płomieniach lub wytrwali cierpliwie w lochach, a niezliczone zastępy cierpiały utratę wszystkiego z miłości do Jego imienia, pragnąc jedynie przywileju wydawania i bycia wydawanymi dla Niego. Nie ma sfery ludzkiego życia ani działalności, w której Jego imię nie miałoby największego wpływu i mocy dla sprawiedliwości i dobra. Nawet nauka musi wyznać Go jako tego, który nauczył kochać prawdę i nienawidzić hipokryzji, a także prawdziwej nauki i przesądów, aby sądzić sprawiedliwie, na czym polegać. To ogromne twierdzenie, że we wszystkich rzeczach On musi mieć pierwszeństwo. Pan Jezus musi mieć pierwszeństwo we wszystkim. Ale cudowną prawdą jest to, że trzeba Jemu to przyznać. Nie istnieje na świecie nic bardziej szlachetnego, bardziej pięknego, ani bardziej godnego, co nie mogłoby Mu przypisać pierwszego miejsca pod względem wpływu i mocy. Pan Jezus Chrystus jest wybitną postacią w historii, największą osobą w świecie ludzi. On jest, używając Jego własnych słów, które lepiej niż
jakiekolwiek inne wyrażają to wzniosłe twierdzenie światłością świata, gdzie jest jakikolwiek rywal, nie ma. Kto wystąpi do sporu, nie ma. Fakt, że nawet teraz w tym niespokojnym i niepokojonym grzechem świecie odrzuca się twierdzenia Chrystusa, że On jest pierwszym i najwyższym, ale mimo to Jego prymat jest czymś znacznie większym niż wszystko. Tak, to prawda, że Jego miejsce wpływu na świecie jest zapewnione jako pierwszego i najwyższego, jako tego, dla którego chwały są daleko słabsze niż tym, co mu się należy i w czym wyróżnia się on jako pierwszy i jedyny. I dlatego kluczowa jest kwestia, gdy zadajemy pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, to kluczowa jest godność Jego osoby. Ten nie ma swego bliźniego, bo chociaż mówi się o Panu Jezusie jako o Bożym bliźnim, jak mówi Zachariasz 13:7, i nie wstydzi się nazywać On swego ludu braćmi, to jednak nikt nie może twierdzić, że jest On bliźnim dla Niego w tym, że On jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. To był najwspanialszy cud wszystkich Bożych zamiarów. Jezus jest i Bogiem, i człowiekiem. Jest to największe Boże dzieło, wielka tajemnica pobożności, że Ten, który sam jest Bogiem, objawił się w ciele, znalazł się w postaci człowieka. Byli na świecie wielcy ludzie, którzy wygrywali sławę i chwałę, których imiona są czczone i miłowane, ale wszystko musi ustąpić miejsca Panu Jezusowi Chrystusowi jako temu, który jest więcej niż człowiekiem. Jest Panem, dziedzicem wszystkiego, Stwórcą i obrońcą Wszechświata.